Wiemy, że to zadanie jest wykonywane przy pomocy różnych osób, począwszy od rodzeństwa, poprzez rodziców, dziadków i innych dorosłych. A no, zdarza się też tak, że oczywiście to zadanie jest odpisywane przed lekcją i niewiele to wnosi do samego procesu nauczania. Tak? Nauczyciel, sprawdzając zadanie domowe, niekoniecznie jest przekonany o tym, że to jest praca samodzielna ucznia. Tutaj też chciałbym przytoczyć słowa Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, który powiedział, że ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji, wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania. A także wywiązywania się z obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowania. Uzyskania tej oceny celującej, czy bardzo dobrej, tej, która wpływa na to stypendium, jest zróżnicowana. Stąd też mamy ogromne różnice w kontekście uczniów, którzy po to stypendium otrzymują. To po pierwsze. Po drugie, wiadomo, że środki finansowe na to stypendium są ograniczone. I oto mamy taką sytuację, że uczeń składa wniosek, rodzic, tak? Składa wniosek do dyrektora szkoły o stypendium, spełniając kryteria regulaminowe, czyli określoną średnią, załóżmy 5,50 w szkołach podstawowych. I co to dziecko sobie myśli? Mianowicie to, że ono to stypendium już otrzyma, tak? I niestety musieliśmy borykać się z tym jako nauczyciele, prawda, pedagodzy, dyrektorzy szkół, że trzeba było powiedzieć temu dziecku, no nie, bo nie wystarczyło pieniędzy, podniesiono średnią i ty tego stypendium nie dostaniesz. Dla mnie to była jedna z najgorszych rzeczy, którą musiałem przeżyć jako dyrektor szkoły, powiedzieć temu uczniowi nie. W związku z tym proponujemy zmian. I oto, szanowni państwo, po pierwsze, to stypendium, kwota na to stypendium zostanie przeliczona na liczbę uczniów w danym roku szkolnym, czyli mamy określoną kwotę na ucznia. Tą kwotę mnożymy przez ilość, dzieci w danej szkole i otrzymujemy, ile tych dzieci w szkole to stypendium może otrzymać. Odchodzimy od składania wniosków. Tutaj jestem przeciwny temu, żebyśmy składali wniosek, bo oto dyrektor szkoły i rada pedagogiczna będą wiedzieli, prawda, z rady klasyfikacyjnej, ilu uczniów i którzy to stypendium mają otrzymać. To po pierwsze. Tak, w zależności od liczby uczniów, dokładnie. Więc będzie to po prostu transparentne i sprawiedliwe w kontekście procentowym, tak, ilości uczniów. Po drugie, gala wręczania stypendium nie będzie galą poza tutaj szkołami, bo no w tej chwili ona odbywa się, jak państwo wiecie, w budynku gimnazjum przy ulicy Baryńskiego. Ja mam pewne zastrzeżenia co do samej formy, tylko gala będzie odbywała się w szkole, to znaczy podczas apelu podsumowującego dany okres, tak, będziemy to stypendium wręczać, to stypendium będzie wręczane przy innych uczniach, żeby był to ten czynnik motywujący dla uczniów, tak, zobaczą, a tak, kolega otrzymał, czyli jest to stypendium przeznaczone tak naprawdę dla średnich uczniów. Dziś w polskim systemie edukacji średni uczeń nam ginie. Tak, bardzo często przez wiele programów stypendialnych przeznaczonych jest dla uczniów bardzo zdolnych, tak, a gubimy średniego ucznia. Tutaj, jeżeli uczeń w pierwszym okresie, załóżmy, miał średnią 3,0, a na koniec roku tak się postarał, że oto średnia uzyskana przez niego wyniosła 4,0, ten przyrost jest dość znaczny i on to stypendium otrzyma. Stypendium nazwaliśmy pilny uczeń, jest to stypendium o charakterze bardzo motywującym i tak jak powiedziałem, wypracowane zostało przez 3 najważniejsze podmioty szkoły. Szanowni państwo, w programie mamy również powstanie, nazwałem to Duo Dziecięcy Uniwersytet Ostrowski. Bardzo chciałbym, aby w Ostrowie w weekendy odbywały się zajęcia z
wykładowcami wyższych uczelni i aby to tutaj uczniowie, Wrocławie, które, no, w którym naprawdę edukacja stoi na bardzo wysokim poziomie, to też przez lata było wypracowywane, między innymi tutaj patrzę na panią wicewojewodę, która znacząco się przyczyniła do tego, że edukacja stoi na tak wysokim poziomie. Chciałbym, aby uczniowie nie wyjeżdżali do dużych miast na zajęcia tych uniwersytetów dziecięcych, tylko żeby taki uniwersytet powstał w Ostrowie, tak jak powiedziałem, nazwiemy go Dziecięcy Uniwersytet Ostrowski. Jakie dziedziny? Już mówię, przedział wieku tych uczniów, w tym uniwersytecie będą mogli uczestniczyć, to jest od 3 klasy do 8, to oczywiście będą grupy dostosowane do wiekowe, dostosowane do percepcji tych uczniów. Uczniowie otrzymają indeksy, będą mieli tam zaliczane poszczególne przedmioty, wykłady czy też ćwiczenia. Kolejna sprawa, której chcę powiedzieć, to szanowni państwo, w swoim programie bardzo zależy mi, aby w każdej szkole był zatrudniony psycholog lub terapeuta z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Patrząc na zmieniające się czasy, patrząc na to, że wielu uczniów boryka się z pewnymi trudnościami dzisiejszego współczesnego świata i funkcjonowania między innymi w cyberprzestrzeni, to temat, który jest mi niezmiernie bliski, uważam, że w każdej szkole tacy fachowcy powinni być, w związku z tym psycholog lub terapeuta z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szanowni państwo, patrząc na rozwój i szkół branżowych i na to, że dziś szkoły branżowe stają się dla nas bardzo ważne w procesie edukacyjnym, zależy mi na tym, abyśmy systemowo podeszli do kształcenia dzieci i młodzieży w mieście, aby dostosować to kształcenie do rynku pracy już na poziomie szkół podstawowych. Oczywiście mamy doradztwo zawodowe, natomiast dziś nie ma spójności pomiędzy działaniami edukacyjnymi miasta i powiatu w zakresie szkolnictwa branżowego, w zakresie właśnie współpracy też ze szkołami ponadpodstawowymi i przedsiębiorcami, co jest niezwykle istotne, aby tutaj to szkolnictwo branżowe wzmocnić. Szanowni państwo, w tym programie jednym z haseł jest też rytmika w każdym przedszkolu. Bardzo chciałbym położyć dość duży nacisk na umuzykalnienie uczniów, na to, co niezwykle istotne w procesie kształcenia, czyli szeroko pojęte przedmioty artystyczne. Tu duży nacisk na rytmikę, tak aby ona odbywała się w każdym przedszkolu, aby była prowadzona przez osoby fachowo do tego przygotowane. I oczywiście w programie zaznaczamy też kompleksowy rozwój infrastruktury szkolnej i przedszkolnej. Dziś jakby nie chciałbym mówić w szczegółach w kontekście tego, które placówki najpierw, tak, czy co należy w Ostrowie zbudować, natomiast chciałbym na to spojrzeć bardzo kompleksowo. Tak jak tutaj dobre praktyki przytoczę ze starostwa, gdzie właśnie jest położony nacisk na to, aby jedną szkołę kompleksowo, prawda, wyremontować, zmodernizować i w kolejnych latach następną. Dziś wygląda to tak, że bardzo często mamy niewielkie środki rozłożone po poszczególnych szkołach i tym samym tak naprawdę nie mamy kompleksowych prac. Niekiedy malujemy, nie wiem, korytarze, ściany, a po czym się okazuje za rok czy dwa, że trzeba wymieniać elektrykę, bo te kable już niestety nie mogą tam być. I ostatnie, szanowni państwo, doceniając rolę, trudną rolę nauczyciela wychowawcy, w programie mamy podniesienie dodatku za wychowawstwo o 100% dla nauczycieli wychowawców. To bardzo trudna, ale też bardzo przyjemna rola, bo no, nauczyciel z powołania z pewnością, każdy nauczyciel z powołania chce być wychowawcą i prowadzić grupę przez te kilka lat, prowadzić klasę, natomiast jest to bardzo trudna praca, stąd proponujemy podniesienie tego dodatku o 100%.
Ja dziękuję bardzo.